Witam wszystkich. 18 czerwca kręciłem się tak po okolicy i sobie myślę, a zobaczę, co tam się dzieje na tej budowie na Esce. I tak podleciałem do Gilowic koło Brzeszcz na ulicę Starorzeczną i odtąd poleciałem aż do Bielska-Białej. Zupełnie w innym kierunku lecę jak zawsze. No i zobaczycie, co tu się porobiło przez te ostatnie ponad 2 tygodnie, co leciałem 31 czerwca. Nie, 31 maja. Tutaj betonują kolejne te estakady, bo tu jest ten teren taki podmokły, po starej Wiśle, można powiedzieć. Stare koryto Wisły tutaj kiedyś było i grunt jest niestabilny, dlatego to tak jest wszystko podniesione. Tu się budują te filarki. Piękny dzień był do latania, niedziela, 18 czerwiec, tak jak mówię. Teraz jest 23:40, jak komentuję ten filmik, żeby go wrzucić w poniedziałek rano. I tu dolatujemy do tych wiaduktów, które się budują, można powiedzieć, w powietrzu. Taka technologia. Wcześniej też nie wiedziałem o takiej technologii, o technologii budowy wiaduktów. Dlatego taka konstrukcja jest zbudowana i oni się po prostu przesuwają i przesuwają. Fajnie tu teraz widać, specjalnie z boku poleciałem, jak to się coraz bardziej będzie przesuwać, aż nad rzeką się spotkają i połączą. No i doleciałem właśnie do osadnika kopalni Brzeszcze. Pięknie, tak mówię, tego dnia było. Latało nas 4 w Bielsku startujących. Każdy poleciał w innym kierunku, a ja na koniec, można powiedzieć, skoczę se. I tak sobie przeleciałem całą traskę. Dlatego macie taki świeży materiał z tej trasy. A ja muszę popijać wodę, bo mi ostatnio kaszel męczy. Ostatnio też ponagrywałem filmiki, ale nie jestem w stanie ich komentować. To taka rura położona, woda jakaś przecieka. Nie wiem, co to za przeciek wodny. A może z oczyszczalni właśnie, bo tam jest blisko oczyszczalnia. Całkiem możliwe. Tutaj betonują, znaczy nie, na razie zbroją ten wiadukt do tego węzła Brzeszcze. Za niedługo będzie gotowy. No i tutaj kolejny wiadukt zazbrojony i przelatujemy nad ulicą Pszczyńską. Tutaj sobie też niziutko leciałem. Już było dosyć późno, około 20. Teraz są już prawie najdłuższe dni. Słońce będzie zachodziło, nie wiem, za 10. 9. Chyba. Nie patrzyłem dokładnie. I tutaj lecę koło tej górki, co na sankach zjeżdżali. Widzicie, jak nie skomentuję, że to się nazywa Lisica, to ktoś skomentuje. Ale trudno. Tak to już jest. Jakbyście oglądali wszystkie moje odcinki, to tak. Niektóre, nie wiem, rzeczy to komentujecie, to potem mam co mówić w kolejnym odcinku. Tu gościu był na rowerze. Robił zdjęcie albo filmik. A po lewej stronie jest torowisko.
a wyjątkowo też nisko sobie lecę. Ogólnie tak cały dzień leciałem. Znaczy nie cały dzień, tylko ten lot. Po Kaniowie tam fajne ponagrywałem scenki. O, to muszę zrobić osobny filmik. Może kiedyś zrobię. Ostatnio też latałem po Kotlinie Żywieckiej, tam Gilowice, Jezioro Żywieckie. Też było dobrze. Tam już widzę dźwigi na tej drugiej estakadzie, co jest zbudowana. I tam przeleciałem prawie pod dźwigami. Aż w pewnym momencie się wystraszyłem, żeby o ten poziomy maszt nie zahaczyć. O, tutaj nadal domy stoją. Dobra, lecimy dalej. Te rury, to wszystko tu dalej leży. O, zbliżamy się. Ten dom, co takim na pół jezdni, dalej stoi. Ten tu po lewej musi mieć jeszcze czas. Ludzie sobie spacerują drogą. Zawsze to jakaś inna atrakcja na spacer. No i tutaj poleciałem z lewej strony i tak patrzyłem, przecież ja mam 7 metrów linki do góry. Mówię, nie, nie ma co. Obniżyłem lot. No i wróciłem na trasę. Tu ostatnio kolega rowerem był i mówi, że tak powolutku to przesuwają. No powolutku, na pewno powolutku. Tymi siłownikami przepychają całe te przęsła. Także bardzo fajna sprawa. No i minąłem tory, które są z Czechowic-Dziedzic w kierunku Brzeszcz. I tutaj za chwilę spotkamy. Grzesiek będzie leciał ze mną. Także na radiu mieliśmy cały czas kontakt i powiedział, że też leci nad Eskę. Tyle tych samochodów teraz tu stoi. Zaraz go tu dopadnę. Zbliżamy się już chyba do węzła. Stara wieś. Fajnie się tak nisko leci, naprawdę. Ja to w powietrzu to i tak mam jeszcze lepszą widoczność, bo mam na prawo, na lewo. Coś mi tu nie pasuje, powiedziałem stara wieś. Coś mi tu nie pasuje. Ja byłem przecież, tutaj jest ten, co MOP jest zbudowany. Jestem z drugiej strony, dlatego się pomyliłem. Potem mnie poprawiacie w tych komentarzach, że pan powiedział to. Ostatnio powiedziałem nowa wieś, bo mi się pomyliło. No trudno. Wiadomo, że chodzi o starą wieś. Skoro jest na tej trasie. Jesteśmy, wiecie co, w Dankowicach, koło szkoły. Dankowice. Nie mogę cały czas gadać, bo ten kaszel mnie męczy. O, nawet wodę było słychać, jak nalałem. Taka rura, widzicie? Jaka duża. Tutaj jakieś zabetonowane coś po lewej stronie.
18 czerwiec. Także nie wiem. Zaś polecę zaś kiedyś z normalnej strony, czyli od Bielska. A nie wiem, czy będę leciał na obwodnicę Oświęcimia, bo wiecie co? Tam jeden gościu nagrywa dronem. Nie ma sensu. Sensu, żebym... O, tu jest parciak z broją. Kolejny wiadukt. Nie wiem, nad rzeczką. Żebym leciał znowu na Oświęcimia. O, Grzesiek mi się pojawił na horyzoncie. Po prawej stronie. I tu my się spotkali i chwilę razem polecimy. I jesteśmy właśnie na węźle. Nowa, stara wieś. Węzeł, stara wieś. O, Grzesiek tu zrobił zakręt. Ale mieliśmy przed sobą wysokie napięcie. Także musieliśmy się wznieść do góry. Żeby przelecieć nad drutami. Grzesiek leci na skrzydle. Mak, mak. Ale to jest skrzydło, można powiedzieć, do lotów swobodnych, czyli bez silnika. I ono jest dużo wolniejsze od takich do napędowych, co są stosowane. Ja pomimo zaciągniętych trymerów całkowicie, to go i tak wyprzedzam. To popatrzcie, się takie zrobili, nie wiem, z blachy chyba. Tu mi zrobił kółko Grzesiek. Uciekł mi z kadru. Ale zaraz się tutaj znajdzie. Właśnie mówił Grzesiek, zrób kółko. To ja polecę naprzód. Patrzcie się, jakie fajne niebo już było. O, tu mamy. Grzesiek na maku przed nami. Leci. To jest skrzydło produkcji czeskiej. A te dudki, co się mówi na nasze skrzydła dudkowe, to są polskiej produkcji. Piotr Dudek koło Bydgoszczy produkuje nasze skrzydła. Są popularne na całym świecie. Latają na zawodach. Ja lecę na skrzydle. Snake 1-2. Na tym czarnym z napisem, z tym logo DJI. I właśnie popatrzcie się, Grześka, wyprzedziłem. Filarki postawione. A tutaj chyba też zrobiłem kolejny zwrot. Wcześniej latałem po Kaniowie. Po Kaniowie tam jest dawno, znaczy żwir wyciągają od wielu, wielu lat. I tam są takie tereny, można powiedzieć. Takie jakby to nazwać, jak pokopaniane, coś takiego. Muszę wam to pokazać, jak to wygląda. Po prostu takie nieużytki zrobione. No coś takiego, prawie jak tutaj. Pokopane dziury, niektóre pozarastane już są. Mam ten materiał, tylko muszę zrobić. A co tu się stało? Czemu ekran stanął? A nie wiem, dobra. Coś tu się zdziadowało, ale dobra. Zwiesił się coś, program. O, teraz fajnie widać, jak ten teren jest nierówny, dlaczego tak muszą iść wyrównywać to. Bo nachylenia są różne. Dlatego muszą niwelować ten teren.
Już tu druty są. Trzeba uważać. Stara wieś tu jest. Ludzie na ulicy. I za chwilę będziemy dolatywać już do Janowic. Janowice. A jest tego materiału do przerzucenia i do przywiezienia. Także jak będziecie jechać ulicą kiedyś, to podobne widoki będą, że góry będą o kolejne druty, że te góry będziecie mieć na widoku. Podobnie jak się jedzie z Czechowic do Bielska. Sorry za ten komentarz przerywany. Nie dam rady tak gadać przy tym moim gardle. Po prostu nie dam rady, bo bym kaszlał co chwilę. Fajnie cieplutko było w powietrzu. A tutaj chyba pójdą. Nie, droga pójdzie dołem. Pisarzowicka. Pójdzie dołem, o właśnie. Teraz jest tu objazd. Pójdzie dołem. A tu ten dom, co został jeszcze jeden z tych trzech. Co były trzy domy, to teraz został jeszcze jeden dom. Tak powoli. Teraz leciałem właśnie dzisiaj. Mówię, elegancki dom, który muszą zburzyć. Nie mają wyjścia. To bliźniak, jak widzieliście. Ktoś zapierniczył sprawę, że pozwolił taki dom zbudować w tym miejscu. A to już trudno. Kasę im wypłacą i sobie zbudują inny. I za chwilę dolecimy do Hałcnowa. Do Hałcnowa. A tam w tle taki szczyt. Ten na środku drogi, o, zaraz koło tego słupa, to jest Skrzyczne. Góra Skrzyczne w Szczyrku. A po prawej stronie to jest Magura. Magura. Szyncielnia, Klimczok i tak dalej, potem by na Błatnią i te całe pasmo aż tam do Ustronia się ciągnie. No i jesteśmy w Hałcnowie. I za chwilę dolecimy do zakrętu idiotów. Suchy potok. Nie wiem, czy te druty będą podnosić. Chyba nie muszą. Jak będzie przecież 4,20 nad jezdnią, czy tam jeszcze więcej, to nie muszą. Bo po co? No i jesteśmy przy ulicy Zagrody.
po prawej stronie jest ulica Zagrody i te kurniki. Dawne kurniki, bo teraz są jakieś firmy już tam. Jakieś koła zębate tam dorabiają. Kiedyś tam była ubojnia też. Takie cieki wodne taką blachą przykrywają. Takie mostki robią. Pod ziemią chyba to wszystko zostanie. Wiadomo, że woda płynie i musi płynąć. Wody się nie da zatrzymać. Aby powstał staw. No tak jak tutaj. Z kamieniem porobione, kamieniem wyłożone. No i dolatujemy nad ulicę Wyzwolenia. Tutaj jest jeszcze, stoi ten zakład pomocy drogowej. No i już będziemy prawie na końcu. Widzicie, te domy blisko będą mieć ekrany, im postawią ekrany, no i tyle będą widzieć. Tam się ktoś pytał w komentarzu, czy oni będą robić rozjazd na Kraków. Przecież ja nie wiem, skąd mogę to wiedzieć. Nie sądzę, żeby robili rozjazd od razu na Kraków, bo tak przeważnie nie robią. Będzie inny projekt. Jak będzie na Kraków robione, to wtedy oni sobie dobudują swoje wiadukty. Jak widzicie, tylko na razie ten się tutaj buduje. Chociaż to będzie sporo przerobione. Zobaczymy, co będzie. I ten zakręt ma więcej niż 90 stopni. I tak dlatego tych wypadków to tyle było i nazywają go zakrętem idiotów. Że taki zakręt. A tutaj te zielone, to leci woda. Woda z tego. Z takich zbiorników. I tak tutaj wleciałem właśnie do Bielska. Przy tym zachodzącym słońcu poleciałem w kierunku tam Fiata. A tu wam jeszcze zostawię ten materiał. Tu jest ulica Wyzwolenia. Nie, sorry. To jest ulica Witosa. Witosa. A tu po lewej stronie był, albo dalej jest, hurtownia Mirex. Oni chyba na sklepy wozili napoje różne. Z tego co pamiętam. Może coś tu innego jeszcze się mieści. A tutaj właśnie ta ulica Witosa wpada do ulicy Wyzwolenia, a przed nami znajduje się Bartek, czyli dom weselny, coś takiego, imprezy tutaj różne są znane, to jest sala weselna, Bartek. A tutaj jest, mamy SK naszą, S52,